AZS UAM Poznań zmierzyły się w kolejnym meczu Ekstraligi z zespołem AWF Warszawa. W opinii poznańskiego szkoleniowca to najtrudniejszy przeciwnik pierwszej fazy tegorocznych rozgrywek. I rzeczywiście w pierwszej połowie poznanianki długo nie mogły sforsować warszawskiej obrony, chociaż miały kilka sytuacji podbramkowych. Co nie udało się z akcji, udało się z rzutu wolnego. Kapitalnym strzałem popisała się Laura Czudzińska i AZS UAM prowadził do przerwy 1-0. Bramka przecudnej urody, że tak powiem, no szkoda, mieliśmy tych sytuacji bardzo dużo. Gdzieś tam zabrakło zimnej krwi, wykończenia. Moim zdaniem był też rzut karny, się należał dla nas. Sędziowie troszeczkę się tam zawahali, natomiast faktycznie sędzia był troszeczkę bliżej, może widział to lepiej. W mojej perspektywie był to ewidentny rzut karny. Natomiast nic, no wygrywamy 1-0 i mam nadzieję, że drugi powie, to zwycięstwo utrzymamy albo nawet zwiększymy. Po to się trenuje, żeby właśnie w takich meczach dawać drużynie radości, żebyśmy właśnie takie mecze dawały na 100% i żeby tutaj kibiców zadowolić. Po przerwie spełniły się oczekiwania poznańskiego trenera. Jego podopieczne przełamały wreszcie rywalki i do siatki trafiały kolejno Alicja Zając, Adrianna Sikora, Paula Frączak, Agnieszka Grzechowiak oraz dwukrotnie Marta Kosiorek, a AZS UAM Poznań pokonała AZS AWF Warszawa 8-2.